Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Widzew. Pozdrawiam serdecznie ze skromnej Saskiej Kępy. Michał Pol, trzymajcie się. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC Sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No i witajcie serdecznie, witajcie, niedziela, 13 grudnia 2020 roku, taka bardzo nieszczęśliwa data, jeśli chodzi o historię Polski, ale bardzo szczęśliwa, jeśli chodzi o, o Radiowidzew, bo dzisiaj dwie premiery, pierwsza premiera to jest debiut, debiut mojej audycji, mojego dziecka, więc nie dziwcie się, że się mocno stresuję od samego początku, ale miejmy nadzieję, że będzie, że będzie dobrze. Za mikrofonem Marcin Guzewicz, mam nadzieję, że głos rozpoznajecie. Poza playerem radio oczywiście jesteśmy również również na YouTubie i widzę, że na YouTubie już tam powolutku ludzie się schodzą. Czat istnieje. Witam Darka, witam Tomka oraz witam Dawida. Mam nadzieję, że w tym dzisiejszym debiucie zupełnie nowej audycji mi pomożecie i, i przebrniemy przez to razem. Czym będzie podsumowanie tygodnia? Bo od tego chyba powinienem rozpocząć. Jest to zupełnie nowa rzecz w zimowej ramówce widzewa. Dzisiejsza audycja będzie pilotem audycji. To jeszcze nie jest audycja numer jeden i sam jej tak też nie będę tytułował. To jest pilot audycji, ponieważ będzie dużo testów. Będzie dużo testów. Będę sprawdzał, co na Was dobrze działa, co na Was źle działa, czego dawać więcej, czego dawać mniej przy audycjach następnych a tak jak już Maciek między innymi wspomniał u siebie oraz napisał na stronie radiowidzew.pl nie każdy ma czas śledzić, co się dzieje w Widzewie 24 godziny na dobę od tego jesteśmy my od tego jest Radiowidzew od tego są różnego rodzaju portale które piszą o Widzewie i od tego jesteśmy właśnie my, żeby przekazać wam te wszelkiego rodzaju informacje a wydaje nam się, że niedziela godzina 20, wieczór to jest odpowiednia pora do tego, aby aby to wszystko sobie w jakimś takim skondensowanym sposób podsumować, powiedzieć o najważniejszych tematach, najważniejszych informacjach, a że widzę, że żyje się 7 dni na, w tygodniu i 24 godziny na dobę, to co chwilę pojawiają się to, coraz to zupełnie nowe informacje. No i takowe informacje również były dzisiaj. Widzę, że już od mniej więcej godziny na portalach społecznościowych, na forum kibiców. Hmm. Jest no, dość duża dyskusja o, o ostatnim minusie, mianowicie o nowej koszulce. My o tym dzisiaj też oczywiście wspomnimy, wspomnimy na samym końcu, ponieważ będziemy mówić o wszystkim chronologicznie. E, jaki tydzień? No, tydzień kończymy dzisiaj. Rozpoczął się oczywiście w poniedziałek 7, 7 grudnia, minęło już. Prawie 7 dni. O czym wspomnimy? O tym, co mniej więcej zdążyłem napisać na Twitterze. Będą informacje o przełożonych spotkaniach, będzie o powołaniu do reprezentacji jednego z widzewiaków. Jeżeli ktoś nie wie, to niech słucha dowie się o kogo dokładnie chodzi. Będziemy mówić również o. No, nieszczęśliwych sytuacjach, bo odszedł jeden z nas, odszedł jeden z kibiców widzewa, dosyć dobrze znany w środowisku. No, przykra bardzo informacja, no, ale o tym też trzeba wspomnieć, no, o smutnych informacjach też niestety trzeba, trzeba w radio mówić, nie, nie, można tylko i wyłącznie mówić o rzeczach, o rzeczach dobrych. Będziemy mówić o racach kibiców widzewa, bo, bo też się świętują 110-lecie. wspomnimy troszeczkę o tych kwestiach sportowych w widzewie, bo, tu się też troszeczkę dzieje, jak dobrze wiecie, jest paru piłkarzy, którym widzę, chcę podziękować i być może opuszczą klub, o szczegółach oczywiście wiadomo dalej w audycji. Natomiast nie tylko jedynką widzę w żyje yy, i kibice. Żyją również rezerwami, żyją również akademią, tam też parę informacji, parę newsów, o których warto dzisiaj wspomnieć. No i oczywiście te kwestie weekendowe, no bo nie tylko piłka nożna, ale jest koszykówka, jest futsal. No i to co było powiedziane na sam koniec o tej nowej koszulce i na to sobie zostawimy jako creme de la creme. Ja już sobie pewne zdanie zdążyłem wyrobić po godzinie, ale no, ale, ale je mam, oczywiście je dzisiaj wypowiem, pewnie więcej szczegółów na chłodno już w dniu jutrzejszym, w jutrzejszych audycjach, natomiast dzisiaj będziemy mieli okazję to wszystko skomentować na gorąco. Tak, patrzę na zegarek 20.04, przechodzę również na czat, tam się pojawił Dawid, aha, no tak, informacje chociażby dla kogoś z Najlepsze najlepsze informacji o Widzewie. Dzięki Dawid za dobre słowo, przekazuj niebieskim nasze linki dostępy do nas żeby było nas oczywiście jak najwięcej Michał testujemy Guzzi, tak Michał to dzięki wielkie za pomoc również w testowaniu widzę że coraz więcej was jeżeli chodzi o e, obecność i, i listę obecności żyjcie na czacie e, będę oczywiście najciekawsze komentarze starał się w audycji e, przypominać mówić e, omawiać się razem z wami otworzyłem również linię i jak e, słuchacie nas na YouTubie to pewnie widzicie e, w lewym górnym rogu numer telefonu 42 233 80 19 42 233 80 19. wszelkiego rodzaju feedback od Was jest dla mnie naprawdę drogocenny. No i jeżeli zainteresuje Was któryś z newsów, który będziemy przypominać w dzisiejszej audycji, to bardzo Was również proszę o to, abyście się skontaktowali telefonicznie, nie tylko czatowo i powiedzieli co na ten temat myślicie. Także co, wydaje mi się, że te pierwsze 5 minut wstępu Chyba możemy yy, powiedzieć, że jest wykonane. No to co? To przechodzimy w takim wypadku do pierwszych informacji. Radio widzę w rytmie serca łodzi. No i tak jak powiedziałem, trzeba zacząć y, od y, chronologii. I pierwszą informacją, która na pewno jest istotna, że mamy okres świąteczny, to warto zacząć. Warto zacząć optymistycznie, warto zacząć przyjemnie, miło świątecznie i tak dalej poniedziałek od samego rana mamy informację o tym, że już, znaczy tak naprawdę to już od soboty ubiegłego tygodnia, ale w poniedziałek to wszystko medialnie mocno ruszyło. Widzewska choinka rozbrysła na czerwono-biało-czerwono -czerwono pod stadionem Widzewa. Także mamy już chyba czwarty rok z rzędu Widzewską choinkę pod stadionem. No, wcześniej nie było pandemii, nie było obostrzeń, nie było problemów, można było sobie spokojnie przyjechać, robić zdjęcia, czy nawet być na rozpaleniu tego typu choinki, zaświe zaświeceniu Światełek, jak to się ładnie mówi, teraz niestety tak, tak być nie mogło. Nie towarzyszyły temu niestety różnego rodzaju żadne, żadne atrakcje, klub nie mógł niczego zorganizować oficjalnie, no bo jak dobrze wiemy zakaz zgromadzeń, więcej niż pięć osób to już mandat i, i, i to nie mały, a wiadomo, że tam osoby u nas, które są w prewencji, bardzo lubią tego typu druczki wypisywać, więc nikt nie chciał kusić losu, klub nie chciał płacić oczywiście żadnej kary administracyjnej za zorganizowanie, tego typu imprezy nie mógł. Dlatego też nie mogło nic takiego być. Natomiast, i tak kibice się z. Zorganizowali spontanicznie, oczywiście zgromadzili pod stadionem, ponieważ na własne oczy chcieli zobaczyć ten moment rozświetlenia tego drzewka w widzewskich barwach. Jak dobrze wiemy, już wspomniałem o tym, ono jest od lat czterech na, na widzewie. Pierwszy raz to bodajże chyba był rok 2017, kiedy ta choinka miała, miała swój debiut. No i ta tradycja jest, jest podtrzymywana. Jest to bardzo miłe, bo obok mamy oczywiście pomnik mający przypominać Ludwika Sobolewskiego, mamy stadion, mamy nowy stadion i mamy fajną czerwono-biało-czerwoną choinkę. I tak szczerze mówiąc, jeżeli się jedzie aleją Piłsudskiego, czy to w stronę Widzewa, czy też w stronę centrum, no to na pewno miło się gdzieś robi na sercu, jak jak się widzi właśnie tego typu czerwono-biało-czerwone barwa, jak jeszcze jest się oczywiście kibicem widzewa, to na pewno dużo cieplej się robi na sercu. Z samemu rozświetleniu choinki, no wiadomo, towarzyszyło, nie tradycyjnie towarzyszyło, towarzyszyło wypowiedzi osób, które to robiły. Taką osobą, która rozświetlała, to był Marcin Tarociński, na co dzień pracujący w klubie, w sferze medialnej, jeden z prezenterów oficjalnego Radia Widzew FM. I jak możemy tutaj wspomnieć, jego, jego wypowiedź to tak zacytuję. Mimo problemów z koronawirusem, widzewska choinka została zapalona. Chociaż szkoda, że odbyło się to bez imprezy towarzyszącej. W poprzednich latach pod stadionem gromadziło się nawet półtora tysiąca kibiców, którzy brali udział w jarmarku świątecznym i to niezależnie od słabych warunków pogodowych. Mimo to choinka się zaświeciła i udało się podtrzymać naszą widzewską yy, tradycję. Także, także naprawdę bardzo się cieszę z tego, że dalej ta choinka świeci, że jest, że. Że, że będzie dalej z nami, że ten klimat świąteczny na widzewie jest podtrzymany, jest dalej istnieje i, i, i może być. Yy... Tak jak powiedziałem, nie mogło być nikogo, jeśli chodzi o, e, o rozświetlenie, natomiast e, dla kibiców WizEwa został przygotowany e, konkurs. Tutaj oczywiście odsyłam na e, oficjalną stronę naszego ukochanego klubu. Tam można oczywiście sobie zrobić zdjęcie, pokazać własną choinkę. No jest tam konkurs, nagrody są do wygrania. Serdecznie zachęcam do korzystania, bo wiadomo, trzeba się wspierać niezależnie. E, co robimy i jakim medium nie jesteśmy, to, to będziemy mocno wspierać nasz klub, ponieważ jest to Wizef i wokół widzę a wszyscy musimy się oczywiście, e, oczywiście jednoczyć. Także jeżeli chodzi o ten pierwszy news, no to to, to, to mamy. Choinka rozbłysłana, czerwono-biało. Czerwono na widzewie. W międzyczasie sprawdzam, czy coś się pojawiło na czacie. Widzę, że dochodzą kolejne osoby. Bardzo mocno mnie to cieszy. Witam Cię, kapitanie Cubasa. Dobry wieczór, czerwono-biało-czerwono, czerwono, żeś się z nami przywitał. Fajnie, że jesteś i bądź jak możesz dalej. A my sobie spokojnie przechodzimy do kolejnej informacji. I to jest właśnie ta informacja, o której być może niewielu was wiedziało, ale mamy reprezentanta Polski w piłce nożnej barwach Widzewa. No niestety nie możemy tutaj powiedzieć o naszej pierwszoligowej drużynie, drużynie seniorów Widzewa. Tutaj chyba jeszcze za, za niskie progi, żeby można było złapać pierwszą reprezentację Polski, czy no być może kadry młodzieżowe, bo wiemy, czy swe, swego czasu Konrad Gutowski, czy Marcel Pięczek grali w tych kadrach młodzieżowych. Teraz niestety żadnego Widzewiaka nie możemy się tam, tam doczekać. Natomiast mamy Bramkarz, uwaga, amp futbolowego widzewa jest w reprezentacji Polski. Mówimy tutaj o podopiecznym Rafała Chorążego, czyli Mateuszu Kowalczyku. Jest to zawodnik, który właśnie gra w amp futbolu widzewskim. I w tych czterech turniejach, które były rozegrane jako rozgrywki futbolu on naprawdę popisał się bardzo dobrymi interwencjami. Zwrócił na niego oko prowadzący kadrę narodową pan trener Marek Dragosz. On już swego czasu go zapraszał w listopadzie na takie zgrupowanie biało-czerwonych. Ono niestety wtedy nie mogło dojść do skutku ze względu właśnie na kwestie pandemiczne i tak dalej. Finalnie zostało przeniesione na grudzień. No i nie zapomniał o, o naszym zawodniku, trener, trener reprezentacji i powołał po raz kolejny Mateusza Kowalczyka. Ja przypomnę, że widzę, pomimo tego, że no, powołał tą drużynę na pręcę, dosyć szybko, zagrał w tych pierwszych czterech turniejach. No, nie wypadł w nich zbytnio okazale, no bo prawie wszystko dostawaliśmy, że tak powiem, kolokwialnie w czapkę. Natomiast jest to drużyna, która mimo wszystko gra z pasji, gra z chęci i dla nich za to du duże i wielkie brawa oraz ściągamy czapki z głów, bo naprawdę. Taka determinacja i wola walki, jak u nich, to ja bardzo bym chciał czasem, żeby była naprawdę na tym najważniejszym dla nas poziomie, czyli poziomie seniorskim, bo, bo to są ludzie, którym naprawdę warto bić brawo. Niezależnie jakie wyniki nie będą osiągać, to, to mimo wszystko jednak reprezentują widzę, reprezentują go z pasji, reprezentują go ze swojego serca i chcą osiągać z nimi jak najlepsze wyniki, a przypomnę też, że Mateusz Kowalczyk jako osoba, która, która, która broniła, to w tych czterech turniejach chyba. Podczas pierwszej i podczas ostatniej imprezy, czyli dwa razy z czterech, został wybrany najlepszym bramkarzem zawodów. Także, pomimo dużej ilości straconych goli przez Widzew, to i tak i tak został doceniony. A na ceremonii kończącej sezon otrzymał nawet nagrodę dla odkrycia roku. Także kto wie, być może będziemy mieli naprawdę fajnego, e, fajnego zawodnika w reprezentacji Polski Amp Futbolistów. Ja przypomnę, że reprezentacja Polski amfutbolistów niedawno grała chyba na mistrzostwach świata. Tak mi się kojarzy. Tam atasze Amp Futbolistów jest Michał Pols. Kanału sportowego, kiedyś przegląd sportowy. No, kto wie, być może Mateusz Kowalczyk będzie miał okazję pojechać wraz z nim na najbliższe zawody. A nie wiem, czy nawet, może nie na Igrzyska Olimpijskie. Jeżeli możecie, to przypomnijcie mi, czy Igrzyska Olimpijskie. Czy Igrzyska Olimpijskie to jest. Również są zawodami futbolistów na, na, na igrzyskach. Jeśli tak, no to będziemy kibicować na pewno Mateuszowi ku temu, aby mógł w takiej imprezie wystąpić. Najbliższe zgrupowanie między 18 a 20 grudnia, czyli zaczyna się już za 5 dni, będzie ono w Warszawie, no i będzie on jedynym, ale też zarazem pierwszym przedstawicielem łódzkiego klubu w reprezentacji Polski, no i w historii istnienia ca, całej sekcji. Także wielkie gratulacje dla Mateusza, życzymy mu. Oczywiście dalszych sukcesów, no i chcielibyśmy, żeby niedługo zadebiutował z orzełkiem na, na piersi, a jeżeli tak się stanie, to, to wszyscy będziemy oczywiście bardzo szczęśliwi. A tak, jeszcze tutaj, yy, woli przypomnienia i, i, i uzupełnienia, może. Pokażę, tą, raczej znaczy przeczytam tą kadrę reprezentacji na to zgrupowanie szkoleniowe. No bramkarze. Mateusz Kowalczyk, widzę w Łucie, ale to dumnie brzmi. Łukasz Miśkiewicz, TSP Kuloodporni, Odporni, Przemysław Nadobny, Warta Poznań, Jaków Popławski, Legia Warszawa, Igor Woźniak Wisła Kraków. No Ta Wisła Kraków to jest jedna z lepszych drużyn wam w futbolu. to tak jeszcze nawiasem wspomnę. Oraz zawodnicy z Pola. Mariusz Adamczyk Wisła Kraków, Dawid Dobkowski TSP Kuloodporni, Odporni, Przemysław Fajtanowski Warta Poznań, Kamil Grygiel Wisła Kraków, Marcin Guszkiewicz Wisła Kraków, Kacper Hała, Warta Poznań, Wisła Kraków, Jacek Konieczny, TSP Kuloodporni, Jakub Korzuch, Legia Warszawa, Bartosz Łastowski, Legia Warszawa, Piotr Mizera, TSP Kuloodporni, Max Moroz, Legia Warszawa, Kamil Rosiek, Wisła Kraków, Adrian Stanecki, Legia Warszawa, Mateusz Lusarczyk, Przemysław Śmierci, Wisła Kraków oraz Krzysztof Wrona, TSP Kuloodporni. Jeszcze raz wielkie brawa dla Mateusza Kowalczyka za to, że będzie reprezentował widzę z orzełkiem na piersi w najbliższym zgrupowaniu. Gratulacje. No to co? Mamy kolejnego newsa przypominającego za sobą. Ja się wracam oczywiście do czatu. Widzę, że kolejne osoby doszły na, na audycję, także bardzo się cieszę. Widzę, że pierwsze łapki w górę również się pojawiają. Także osoby, które jeszcze w, hmm, są tutaj na audycji, ale tych łapek jeszcze nie dały, to oczywiście zapraszamy. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału. Mamy już ponad 1000 subskrybentów. Fajnie by było, żeby osiągać kolejne pułapy. No, najbliższym pułapem, to musimy chyba patrzeć już na 1100. Fajnie by było, jakby jak najszybciej udało się to uzyskać. Tak patrzę na, na czat. <laughs> Michał Dawid, aha, jeszcze chwilę ja ci mówią, że jesteś czerwony. No, Dawid to taki już prawie czerwony, on tam w Chorzowie jest oczywiście niebieski, ale jak ja jak potrzeba, to i na widzę przyjedzie. Bardzo dobrze wiem, że czasami wsiada w samochód i po prostu wali do łodzi tą jeszcze nie zbudowano. A1 i, i na meczach się pojawia. Pozwólcie, że mm, trochę wody wezmę, żeby lepiej się mówiło. No i co? I przechodzimy do kolejnego newsu. I mamy kolejny świąteczny news, który, który się pojawił w poniedziałek, i tutaj chodziło bardziej o zbiórkę. Jak dobrze wiecie, a jeżeli nie wiecie, no to zaraz się dowiecie, Stowarzyszenie Fanatycy Widzewa oraz Wiara spod zegara, czyli ta grupa właśnie fanatyków spod zegara, zorganizowała kolejną edycję, bodajże trzecią, chyba już, dla, dla dzieciaków. Nazywa się to Wiara dla dzieciaków na Boże Narodzenie. Ustawili sobie próg 19 tysięcy złotych do uzbierania, jeśli chodzi o, o pieniądze i uwaga, naprawdę im się to, to udało, zebrali wszystko, a trzeba też tutaj wspomnieć o tym, że pomogło dwóch piłkarzy Widzewa. Dwóch piłkarzy, którzy chyba też najczęściej biorą udział we wszelkiego rodzaju zbiórkach. Mówię, mowa tutaj oczywiście o Danielu Tanżynie, który no, jeżeli chodzi o takie sprawy, to jemu nie trzeba dwa razy powtarzać, on tylko się pyta, gdzie jest numer konta albo link do wpłaty i momentalnie wyciąga pieniądze z portfela, także ukłony Daniel, fantastyczna, fantastyczna postawa. No i oczywiście Marcin Roba, który zamknął tą ostatnią Zbiórkę wpłacił o brakujące 1200 zł, dzięki czemu założony cel został osiągnięty. Jeszcze tam chyba nawet z nawiązką, ale, no, ale naprawdę się fajnie udało i bardzo dobrze, że młode dzieciaki dzięki temu będą mogły tutaj uzyskać różnego rodzaju upominki, no bo w taki sposób wiara ich wspomoże. Tutaj oczywiście też wielkie podziękowania dla fan klubu widzewskich, bo Widzew w Polsce jest znany z tego, że nie tylko łodzianie i nie tylko kibice Widzewa z Łodzi go wspierają, ale jesteśmy rozsiani po całej Polsce. Ja na przykład nadaję z Górnego Śląska przecież. I, i, i co mogę powiedzieć? No tu między innymi, czy to ATF, czy Radomsko, Przedbórz, Red Bulle chociażby, z tego co wiem, tam z Sporą kwotę wpłaciły Tomaszów Mazowiecki, także tutaj również wielkie podziękowania. Sieradz, no i Wolbusz. Wolbusz to w każdej akcji charytatywnej bierze udział i do, dosyć sporą pieniędzy przesyła, także no, naprawdę tym fan klubom bardzo mocno dziękujemy, bo, bo, bo wsparły tą akcję w tak, w tak dobry sposób i, i, i naprawdę, naprawdę było, to, było to bardzo miłe. Jeżeli jeszcze ktoś by chciał, to oczywiście... W sumie nie wiem, bo to na zrzutce było. Jeżeli jeszcze można, to ja zapraszam na WTM, bo tam jest jeszcze link oczywiście do całej, do całej akcji. Jeżeli można dopłacać dodatkowe pieniądze, pomimo tego, że ta zrzutka jest zamknięta, to oczywiście zapraszam, wspomagajcie dalej młodych kibiców widzewa, bo na pewno te pieniądze zostaną odpowiednio, odpowiednio wykorzystane, jeśli chodzi o o o dzieciaki, dobra czyli co, cel świąteczny mamy wykorzystany i co, ja sobie sprawdzam ponownie jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o nasz czat, tam widzę kolejne osoby są, widzę, że kolejne łapki poszły do góry także fajnie, fajnie, że apel, apel działa, dzięki wielkie za, za następne polu, polubienia aha, kapitan Cubasa tutaj mówi, że 1900 subów, tak, ale wiesz co na razie zebraliśmy ten 1000, iśmy spokojnie na razie na 1100 a potem będziemy myśleć dalej. Na pewno 1910 to będzie kolejny Kamil milowy, który, który, będziemy chcieli osiągnąć. I myślę, że może jak tam będzie te 1910, to coś zorganizujemy na tą okazję. Tutaj w komentarzach widzę, pytacie o koszulkę. Spokojnie o koszulce jeszcze będziemy dzisiaj też mówić. Wy tam widzę między sobą póki co, e, póki co rozmawiacie. Do tego dojdziemy. A kapitan Cubasa o Marcinie Robaku. Marcin Robak oby został w klubie po zakończeniu kariery piłkarza. Wiesz co? Tak, oczywiście ci powiem, że to jest piłkarz, któremu należy się na pewno jakaś pozycja w klubie, dobre stanowisko. No, 38, chyba zaraz 39 lat. Ja myślę, że no, on jeszcze z 2 latka i, i, i będzie kończył. Miejmy nadzieję, że po ostatnich bramkach w Ekstraklasie jeszcze ten bilans sobie poprawi w Widzewie i wtedy spokojnie karierę zakończy. Jakie stanowisko na pewno dla niego zostanie znalezione w tym klubie? O to bym się raczej raczej nie martwił. W Widzewie raczej nie ma także e, takich piłkarzy. Gdzieś tam odpuścimy, nie wiem, powiemy im, że a, już nie chcemy, nie chcecie y, y, działać, więc, y, więc idźcie sobie stąd. Nie, nie, z Marcinem na pewno będzie to wyglądało inaczej. Dobra, mamy pierwsze newsy. Newsy za sobą i w sumie zakończyliśmy poniedziałek, tak sobie myślę. 7, 7 grudnia 2020 roku oficjalnie możemy uznać za zamknięty. Przechodzimy sobie do wtorku. No, we wtorek tylko i wyłącznie jedna informacja, chociaż taki, taki słaby dzień informacyjnie, jeżeli chodzi o widzew. No, ale dosyć istotna, jak na tamten okres, jak na tamten czas. Mniej więcej o godzinie 16, może chwileczkę wcześniej gruchnęła informacja o tym, że spotkanie poza meczem korony z widzewem, znaczy widzewa z koroną, bo spotkanie miało się odbywać w Łodzi. To również mecz w Opolu, czyli mecz Odra Opole widzew Łódź, to spotkanie, które miało się być rozegrane dzisiaj, również zostało również zostało odwołane. Tego spotkania nie będzie przeczytam może komunikat, który był zamieszczony przez oficjalną stronę, a przesłany od razu przez Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zaplanowane na niedzielę 13 grudnia w Opolu spotkania ligowe Widzewa z Odrą nie odbędzie się w pierwotnie wyznaczonym terminie. Mecz 17. kolejki Fortuna I Ligi między Odrą, Opole i Widzewem Łódź zgodnie z harmonogramem rozgrywek miał być rozegrany w niedzielę 13 grudnia, czyli dzisiaj. Z uwagi na liczne przypadki zakażenia koronawirusem Diagnozowane w ostatnim czasie w pierwszej drużynie widzewa Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił przychylić się jednak do wniosku Łodzian o przełożenie tego spotkania. W związku z tym, spotkanie to odbędzie się w późniejszym terminie, a o jego wyznaczeniu PZPN poinformuje kluby w osobnej korespondencji. No, my już dobrze wiemy, jaki termin jest, ale o tym będziemy mówić, przypominając sobie oczywiście następny news związany z widzewem. No, we wtorek, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie jedna istotna informacja, o której można sobie dzisiaj wspomnieć. Czyli to przełożenie spotkania w Opolu na bliżej. Jeszcze wtedy nieokreślony eee, termin. Zamykamy, zamykamy w takim wypadku wtorek i szybko przenosimy się do środy. Widzę, że 22 minuty audycji już powolutku za nami. Audycja oficjalnie jest zaplanowana dzisiaj na, na godzinę i pewnie dzisiaj się spokojnie wyrobimy w, w tym czasie. Pamiętajmy, że o godzinie 21 rozmowy totalnie swobodne. Łukasz Sosenkiewicz zaprosi na spotkanie szczególnie Wiślaku, bo gościem będzie Łukasz Burliga, czyli były zawodnik Wisły Kraków. Tam na pewno sporo sporo informacji na, na ten temat. Natomiast myślę, że każda inna audycje następna, jeśli chodzi o kwestie podsumowania, będą określane, tak jak powiedziałem, że dzisiaj to wszystko testujemy, w zależności od ilości newsów i istotnych newsów. Wiadomo, że no nie będziemy tutaj dziś wspominać w takich audycjach o rzeczach takich mało istotnych, bo, bo to trzeba też odpowiednio selekcjonować. Jeżeli będą się pojawiać naprawdę fajne, no to będziemy program wydłużać, jeżeli nie, no to program oczywiście będzie, będzie skracany, także nie przyzwyczajajcie się do tego, że on może mieć tylko i wyłącznie godzinną formułę. Jak będzie niósł od zatrzęsienia, to zrobimy półtorej godziny. Jeżeli będzie ich mało, to będziemy to skracać do 30. To tak, żebyście oczywiście wiedzieli. Patrzę sobie ponownie na, ponownie na komentarze, co my tutaj mamy. Aha, Dawid pisze, że go nie stać na koszulkę. No, pracujesz w radiowidze przecież, nie? <laughs> tutaj, tutaj pieniądze płyną szeroko, dużo zarabiasz, nie tak z przymknięciem oka, wiadomo, że radio to jest nasze hobby i tutaj to jest organizacja typowo non-profit przecież. Yy, Darek ale w naszym Widzewie to wszystko jest możliwe, obyśmy się z Robakiem. Wiesz co, tak, ja wiem, że w Widzewie jest dużo rzeczy możliwych, ale, mm, ale wydaje mi się, że z Robakiem będzie właśnie tak, jak jest. Ja sam swego czasu powiedziałem, że yy, że yy, że Marcin Robak Powinien usiąść na ławce, jeśli chodzi o kwestię jego formy sportowej, natomiast nigdy nie powiem i nie będę mu oddawał tego, co on dla Widzewa zrobił, bo dla mnie to jest piłkarz, który swego czasu myślałem, że będzie jako kolejny na tej super fladze. Dzięki wam tu jesteśmy. Jeśli wprowadzi nas ponownie swoimi golami do Ekstraklasy, to będę pierwszym, który będzie o tym o tym mówił, bo, bo, bo dzięki niemu będziemy tam, gdzie powinniśmy być, czyli właśnie, yy, czyli właśnie w Ekstraklasie, a tam jest miejsce widzewa. Tutaj jeszcze pytanie Michała, w jakiej roli widzicie Marcina w przyszłości? O ile mąkę widzę w roli trenera akademii lub Trańcego trenera rezerw. O tyle z robaczkiem mam wątpliwości, by w tej roli się sprawdzał. Wiesz co? Marcina Robaka można wykorzystywać, czy to w akademii, czy marketingowo, no, sposoby prowadzenia się, nie wiem, może jakieś inne kwestie, dodatki. Ciężko mi w tym momencie stwierdzić. Nie znamy na tyle dobrze Marcina wszyscy, żeby móc o tym, o tym wspomnieć. Natomiast, natomiast myślę, że na pewno jakaś tam e, robota dla niego w klubie się znajdzie i nie będzie to robota. Mm, niskopłatna i mało potrzebna i stworzane stanowisko na siłę, tylko myślę, że Marcin Robak swoją estymą na pewno będzie mógł dużo, dużo pomóc. Dobra, przechodzimy do następnego dnia. Przechodzimy do środka tygodnia, czyli do środy, 9 grudnia 2020 roku. I tutaj taka pierwsza fajna informacja, ona mocno pewnie ucieszy kibiców Widzewa, którzy pochodzą z Łodzi, no bo osoby spoza, spoza Łodzi, czy też spoza województwa tego oczywiście nie zobaczą. Ja też nie będę miał takiej okazji, natomiast Natomiast w łodzi jeździ coś takiego jak łódzka kolej aglomeracyjna. I tam pojawiły się we współpracy z MPK Łódź takie spoty poświęcone jubileuszowi 110-lecia Widzewa, a takie okazjonalne wideoklipy właśnie tam, tam, tam są i właśnie mówię, poza, poza samymi, nie wiem, autobusami, tramwajami w Łodzi, to jeszcze dodatkowo ta, ta kolej wchodzi. Pamiętajmy, że to jest taka też kolej obwodowa, która jeździ naokoło na około Łodzi, także ludzie, którzy dojeżdżają do pracy mogą sobie oglądać właśnie, przypominać o że widzew ma, ma 110 lat. Spod jest jest, no, został przygotowany przez ekipę klubowej telewizji, także tutaj wielkie podziękowania i dla, dla w TV, bo, bo fajna robota. Przedstawia ten spot taki zarys historii naszego klubu, czterokrotnego mistrza Polski. Tam są też również sylwetki największych legend klubu. No i oczywiście nie ma tam, nie mogło też zabraknąć takiej współczesnej wizytówki klubu, czyli wypełnionego po brzegi stadionu widzewa, no bo wiadomo, że tym możemy się teraz ostatnio najmocniej szczycić, sprzedajemy wszystkie karnety na stadion, nieważne czy to jest Liga Trzecia, czy to jest Liga Druga, czy to jest Liga Pierwsza. Zastanawiam się jak będzie teraz, na wiosnę, ale wydaje mi się, że pospolite ruszenie na Widzewie wygra, że my jesteśmy tak zakochani, jesteśmy takimi wariatami jeśli chodzi o ten klub, że spokojnie sobie tutaj poradzimy i i wykupimy znowu wszystkie karnety, kasując całą konkurencję i pokazując, że pomimo pandemii, pomimo słabej postawy sportowej klubu, to my i tak w nich mocno wierzymy, wykupujemy karnety, traktujemy to może nie jako wydatek na to, żeby móc oglądać Widzew, bo wiemy, że nie wiadomo, czy wrócimy na stadion, ale bardziej jako cegiełka ku odbudowie klubu i oby tak było, bo, bo, bo chciałbym naprawdę, żeby widzę był kojarzony tylko z tych fajnych, dobrych i pozytywnych rzeczy. No dobra, także kończymy o łódzkiej kolei, kolei aglomeracyjnej, o tym, co się dzieje w MPK, o tym, co się dzieje w pociągach. Przechodzimy do kolejnego newsa, ale zanim o nim wspomnę, no to znowu wracam na, na nasz czat. Przypominam o numerze telefonu, 422338019 42, 233 80 19, 42 233 80 19, patrzę czy telefon włączony. Nie no, włączony jak najbardziej. Jeżeli macie ochotę pogadać, to ja zapraszam z miłą chęcią, będę mógł parę, parę zdań z wami oczywiście zamienić. Ja patrzę sobie jeszcze tutaj na komentarze, co my tutaj mamy. Aha, że mąka zasługuje na zakończenie kariery w Widzewie z pompą. no Fajnie by było, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Darek G. Aha, pyta się, czy na Śląsku jest dostępne dziś piwo robotnicze, a to to akurat nie na dzisiaj. Aha, Michał, co do Robaka, to chyba jednak będzie grał do 45 lat. No, nie wiem, czy widzę tak długo będzie awansował do klasy, oby nie, aby to było dużo, dużo szybciej. Tutaj o Robaku piszecie, że sprawdziłby się również w Akademii. Jest doskonałym wzorem jako piłkarz i człowiek dla młodych Widzewiaków. Tak, bo to mogą być piłkarze, którzy, którzy są zapatrzeni. Oni mają tego swojego idola właśnie teraz, jeśli chodzi o, o Marcina Robaka. Sebastian Wierzbowski. Robak da radę, bo późno zaczął, tak mówią. No, być może tak. Aha, tutaj Michał o ciepłych uczuciach co do, co do kontraktu, także, także zobaczymy. Dobra, ok, to przechodzimy do następnego newsu, no i to jest ten taki jedyny chyba bardzo, bardzo smutny news. Aż mi się troszeczkę głos załamał, bo, bo, bo szkoda, bo młody chłopak, 35 lat, Wiktor Banasiak, wicz i odszedł od nas, zasilił sektor niebo, eee, zmarł. Niestety. Zostawił również żonę, zostawił trójkę dzieci, także, także naprawdę bardzo. Bardzo smutna informacja, bardzo smutna wiadomość. Tak jeszcze powiem, że ruszyła zbiórka na fundusze, aby pomóc oczywiście rodzinie w tych trudnych chwilach. Zbiórka jest na zrzutce, link między innymi na wtm czy też na profilu Facebookowym wiary spot zegara, także także zapraszam oczywiście do wpłat, zapraszam do pomocy, widzę wiesiła i bardzo bym chciał, żeby zebrane zostało jak najwięcej pieniędzy, tak teraz podglądam no 80 tysięcy została ustawiona zbiórka i z tego co widzę jest aktualnie no, niecałe 47, także jeszcze troszeczkę brakuje, także zapraszam oczywiście wszystkich nawet teraz podczas audycji, jeżeli możecie czy jak będziecie odsłuchiwać powtórki tył, czy też wejdziecie i po prostu na, na YouTube'a później, czy na Spotify czy na SoundCloud'a, czy, czy gdziekolwiek indziej i odsłuchacie tej audycji po prostu z odtworzenia to to, to zapraszam do, do wsparcia tego, bo widzę w Dawiczego You Will never walk alone, tak Walk tak nazwana zbiórka i, i, I bardzo bym chciał, żeby ona jak najszybciej się oczywiście zakończyła. A co do samego newsa, to ja może przeczytam tylko ten wpis Wiary spod zegara, bo, no bo chwyta trochę za serce. Dziś nad ranem dotarła do nas bardzo smutna informacja, która szybko obiegła i zszokowała całe środowisko kibiców widzewa. W wieku 35 lat odszedł nagle Wiktor znany wszystkim jako Vici. Osierocił trzech synów, Miłka, Leosia i Jerzyka oraz żonę Emilię, z którą w tym roku świętował 15. rocznicę klubu. Brakuje nam słów, aby wyrazić głęboki żal, jaki ściska nasze serca w obliczu tego, co się stało. Wychował się na Starym Mieście, choć od kilkunastu lat mieszkał w Strykowie. Był charakternym bałciarzem, a przy tym niezwykłym człowiekiem i świetnym kolegą. Oddanym i wiernym jak mało kto, zarówno widzewowi jak i ojczyźnie. Fanatyk i patriota z chwili kości, przykładny mąż i ojciec, wzór dla innych, jak godnie przeżyć swój czas na tym świecie i cieszyć się z życia. Już tęsknimy za tobą, bracie, i twoim zachrypniętym głosem. Luki po tobie nikt i nic nie zastąpi. Grudzień to szczególnie nieodpowiednia pora na umieranie. Odejście w tym czasie potęguje ból najbliższych i sprawia, że magia świąt przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Mamy poczucie odpowiedzialności za rodzinę Viciego, w związku z tym chcemy zebrać jak największe fundusze, które pozwolą odciążyć w codziennych. O trudach pozostawioną w żałobie żonę Emilię i jej synów. Jego synów. Nie wyobrażamy sobie, żeby, kto, żeby kiedykolwiek mogło im czegoś zabraknąć. To nasz obowiązek, jesteśmy mu, mu to winni. Pozwólcie, że nie będę trzymał minuty ciszy, ale chociaż te 50 sekund, żeby, żeby było także parę sekund ciszy dla Biciego Dobra, tak jak obiecałem, 10 sekund. Radio nie lubi ciszy, ale ta cisza w tym momencie była bardzo, bardzo wskazana i ja bym nie chciał już więcej takiej ciszy powtarzać na, na tej audycji. Ja wiczego poznałem, to tak prywatnie powiem jakiś czas temu. Chłopak w moim wieku. Nie. Pewnie teraz byśmy się już nie, 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 nie poznali. Może ja bym jeszcze go kojarzył. On już pewnie mnie z racji tego, że na stadionie już tutaj, po tej stronie na zegarze dawno, e, dawno nie byłem. Natomiast pamiętam o tym, że ten chłopak niesamowite rymowanki po prostu potrafił układać i, i z tego go będę mocno pamiętał. Po prostu pa, pa, parę hasów fajnych potworzył, jeśli chodzi o widzew, i, i niech tak zostanie. Dobra, e, kończymy z tym tematem smutnym, niestety, bo smutnym, i przechodzimy dalej. E, Kolejny news środowy, to tutaj taka jeszcze informacja, bo jest też kolejna zbiórka. Ja wiem, że tych zbiórek w ostatnim tygodniu sporo, no ale grudzień to jest taki miesiąc, kiedy zbiera się sporo, sporo pieniędzy na różnego rodzaju akcje. Pamiętacie, nie wiem... Przy z GKS-em była taka zbiórka, która była zorganizowana dla mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Ta akcja zakończyła się sukcesem, transport różnego rodzaju darów wyruszył do, do Afryki. i Tutaj organizatorem był Krzysztof Stanowski razem z Merwejem Fundambu, naszym piłkarzem od tego sezonu. No, i tak, my tam jako kibice wykazaliśmy się naprawdę niezwykłą hojnością. Przykazane były chyba dwie tony tych przedmiotów. Ja pamiętam, że było niesamowite zaskoczenie, bo nikt nie był w ogóle nie spodziewał się tego, że ta zbiórka przyniesie aż takie rozmiary. Tam były sprzęt sportowy, ubrania, artykuły higieniczne czy różnego rodzaju zabawki. I teraz tak, na początku stycznia te wszystkie podarki powinny do miejsca docelowego trafić: do stolicy Konga, czyli do Kinszasy. Natomiast potrzebna jest mimo wszystko pomoc w opłaceniu. Tak dalekiej podróży. Krzysztof Stanowski zbiera pieniądze razem z Merwejem, który już tam bodajże chyba 50% wartości transportu przekazał. I jest też prośba, że przez portal tym razem nie pomagam.pl również link na WTM zapraszam oczywiście na, na ten portal Kibiców, że, że, że można tam wejść i, i, i wspomóc. Także też prośba. Ja wiem, że dużo tych pieniędzy trzeba teraz wydawać, ja wiem, że mamy COVID problemy, jeśli chodzi o różnego rodzaju kwestie finansowe, prace itd dalej, natomiast mówię, święta to jest czas pomagania i, i, i warto wspomóc, nawet najmniejszą kwotą, jaką się da, ale zawsze, żeby coś tam dać, a, a, a trzeba, trzeba pomagać, bo, bo, bo warto pomagać i jest to na pewno dobra rzecz. Dobra, kończymy z tym newsem następnym i będziemy powolutku przechodzić do czwartkowych informacji. Ja sobie tylko jeszcze spojrzę czy coś nowego na czacie? Widzę, że kolejne łapki w górę są i kolejne polubienia, także bardzo się z tego powodu cieszę. Niech to, niech to rośnie cały czas. Nie mam teraz podglądu na suby, czy jakieś dodatkowe doszły. Miejmy nadzieję, że też sprawdzę. Oczywiście po audycji i w razie czego powiem przy, przy następnej. Aha, tutaj zaczęliście rozmawiać na czacie o robotniczym, jak wygląda kwestia dystrybucji. Wiecie co? Ja myślę, że tego tak robotniczym to się zrobi osobny temat kiedyś I, i, i znowu audycja. Pamiętam, że kiedyś Tomek Sadłecki w wywiadzie tygodnia razem ze mną o tym wspominał. Myślę, że będzie warto wrócić do tego tematu po, po Nowym Roku. Także także o tym, o tym o tym warto wspominać tutaj Max1312 na czacie pytał, o której będzie gość, gość będzie w następnej audycji drogi Maxie, my robimy audycję taką połączoną teraz znaczy na YouTubie to wygląda jako audycja połączona natomiast są to oczywiście dwie osobne najpierw podsumowanie tygodnia od godziny 20 do godziny 21, a potem od godziny 21 rozmowy totalnie swobodne na które już zapraszam w imieniu prowadzącego Łukasza Sosenkiewicza tam będzie Łukasz Burliga, czyli były zawodnik Wisły Kraków i, i pewnie na niego czekasz, także po godzinie 21, myślę tam nie wiem, może może 21.05, 10, słuchaj od samego początku, a najlepiej dostań już teraz nawet razem ze mną, a, a, a wszystkiego oczywiście się, e, wszystkiego oczywiście się dowiesz. Dobra, przechodzimy do czwartku. No w czwartek e, jeśli chodzi o 10 grudnia 2020 roku, to dwie informacje, jedna historyczna, sobie dwie można nawet podciągnąć jako informacje historyczne. Najpierw w kibice Widzewa e, uczcili 110-lecie Widzewa e, 10 grudnia na początku wiemy, że miała się ta akcja odbyć 25 listopada 2020 roku, czyli dokładnie w dniu urodzin, no ale wiadomo dlaczego, nie mogła dojść do skutku. Żyjemy w takich czasach, ani nie innych i żyjemy w takim państwie, a nie innym, a nikt nie lubi płacić dodatkowych pieniędzy w roli mandatu, więc trzeba się było spotkać jednak inkognito w jakiejś zupełnie innej dacie i tak też się stało. Główna grupa kibiców Widzewa, Ultras Widzew w połączeniu razem z tą całą organizacją Wiaras pod zegara we własnym zakresie, <gry> oraz jeszcze fankluby zorganizowały pod sercem młodzi taki efektowny, pirotechniczny show. Odpalono została duża liczba raz. Nie wiem, czy 110, wydaje mi się, że więcej ich było. Natomiast uformowana została taka na parkingu mocznym liczba 110 i tutaj no. Fajnie to zostało upamiętnione, to 110-lecie Widzewa. Wiadomo, że kibice w jakiś tam spos w swój sposób, a już szczególnie najbardziej fanatyczni, lubią ze świecidełkami paradować, no to też wystąpiło to tak, a nie inaczej. Udało się spotkać dużą liczbę osób, ustawiono się w dwa rzędy, które tworzyły jedynki, jeden taki okrąg, który no miał symbolizować, taki bardziej owal, który miał symbolizować zero, i okazuje się, że, że mamy ten wynik 110, tą, tą liczbę 110 na. No, no zrac. Tutaj jeszcze też wspomnę o tym, że ten pokaz został poświęcony również świętej pamięci, właśnie Wiciemu. Więc, więc cały czas przypominam o tym, że, że można jeszcze tam spłacać na jego, na, na jego rodzinę i hołd oddany Kibicowi widzewa. Dobra, druga historyczna informacja, która się również pojawiła. 40 lat temu widzę, w grał w Pucharach, no więc widzę, w grał w Pucharach nawet 20 lat temu, ale 40 lat temu odbyło się takie jedno spotkanie z późniejszym triumfatorem e, całych rozgrywek. 10 grudnia 1980 roku widzę Wiacy zmierzyli się z Ipswich Town. Były to rozgrywki Pucharu UEFA. Tak jak powiedziałem, Ipswich jest to drużyna, która później wygrała całe rozgrywki. W pierwszym meczu przegraliśmy gładko w Anglii 5-0, natomiast e, wyjazd znaczy, wyjazd, przepraszam, rewanż, nie to słowo użyłem. Natomiast rewanż już udało się wygrać, udało się wygrać 1 do 0. Natomiast był to mecz w bardzo trudnych warunkach. Spotkanie odbywało się na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego przy Alei Unii 2. E, multum śniegu na, e, na murawie, no jak to w grudniu, no a szczególnie jeszcze w latach 80., czy tam na przełomie lat 70. i 80., śnieg w grudniu, to jednak nie była niespodzianka taką jaką może być dzisiaj, bo teraz patrząc za okno, to ja tutaj nie widzę nic. <laughs> Także wtedy było sporo tego śniegu i takim między innymi e, wywiad jest wrzucony na, e, znaczy. Z, Zaczerpnięty ze strony East Anglian Daily Times przez WTM, także chłopaki z wtm znaleźli wywiad z Terem Baczerem, jednym zawodniku właśnie Ipswich z tamtych czasów. No i on właśnie mówił tutaj, że to był niesamowity, gigantyczny atak, atak zimny. Tak było bardzo, bardzo zimno, a Polska wciąż była za żelazną kurtyną, przez co mieliśmy problemy z dotarciem tam samolotem. Wszędzie był tylko śnieg i lód, wszystko wyglądało szaro, biało i od razu wiedzieliśmy, że czeka nas trudny czas. Większość czasu spędziliśmy w hotelu, przylecieliśmy we Wtorek mecz był środa, a tuż po nim wróciliśmy do, do Anglii. Stan murawy był absolutnie haniebny. Cała była przykryta śniegiem, a tak naprawdę śniegiem i lodem. Nie było nawet śladu trawy. Linie zostały wyznaczone przy pomocy gliny oraz żużlu. W dzisiejszych czasach ten mecz nie miał prawa, by się odbyć, wyjawił defensor. No, pewnie tak, no chociaż pamiętam takie spotkanie, gdzie chyba Lech Poznań grał przy minus 20 stopniach z Juventusem, ale tam była podgrzewana murawa, więc może to jeszcze wyglądało inaczej. No, w roku 1980 raczej ciężko było o, o, o podgrzewaną murawę. Yy, dobra, a tak jeszcze tylko przypomnę, jest taka ciekawostka, nie wiem czy o tym wiecie, ale w spotkaniach z łódzkimi drużynami, czyli nie tylko z Widzewem, ale również z UKSM, Anglicy nigdy nie strzelili bramki w Łodzi. To tak mogę tylko powiedzieć. Żadna angielska drużyna nigdy nie strzeliła jeszcze bramki w Łodzi i nawet to Ipswich, które pokonało nas 5-0 w Anglii, przejeżdżając do Łodzi, nie strzeliło żadnego gola. Dobra, mamy godzinę 20.40. Ja będę musiał troszeczkę przyspieszyć. Patrzę, są kolejne łapki, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Zapraszam też oczywiście na naszą stronę www.radiowidze.pl, tam mamy Player Radia, którego możecie słuchać. Nie wyrzuca jak na YouTubie, jeżeli gdzieś tam puścicie to w te. Aha, tutaj wspomnienie, o której będzie ten gość, także Tomek też o 21.00 o tym, o tym wspomniał, że, że się tam powinien pojawić. Dobra, a my szybko przychodzimy do następnego newsu. Pro Junior System, bo to też jest taka klasyfikacja, o niej już nie będziemy wspominać oczywiście, w tym sezonie, bo, bo liga zakończona. Widzę są aktualnie na 11 pozycji na 18 drużyn, także lepiej wypadamy w Junior system niż wypadamy w rozgrywkach ligowych. Bo wiemy, że w rozgrywkach jesteśmy na pozycji aktualnie 13 2234 punkty do górnika łączna brakuje nam zaledwie 9, żeby być na pozycji 10. I tak sobie myślę, że chyba tą potencję 10 trzeba będzie powalczyć, bo chyba te pierwsze 10 drużyn ma tam gratyfikację finansową z tego, co, z tego co pamiętam. Jeżeli chodzi o widzę w najwięcej punktów oczywiście Filip Becht, Michael Amejo, Robert Prochownik oraz Karol Czubak. No i wiadomo, że ci ostatni to w końcu mogli zacząć być brani jako punkt. Każdy, którzy punktują, bo zgodnie z regulaminem, muszą mieć rozegranych 5 spotkań i 270 minut na boisku. No wiemy, że Czubak miał kontuzję. Michael Mejo tam kwestie covidowe. No Bech teraz łapał kontuzję, ale to on, on i tak zdążył tego najwięcej nałapać. No i Robert Prochownik właśnie przez tą, przez ten covid Michael Mejo też zaczął też zaczął grać. Także tak to wygląda. Liderem aktualnie jest Sandecja Nowy Sącz 3957 punktów. Druga resowia, czyli tutaj odwróć tabelę resowia prawie na czele. No i Sandecja też 3690 no i trzecia korona Kielce 3480. Jeśli chodzi o ostatnią drużynę, a tutaj ciekawostka, Łódzki Klub Sportowy 1016 punktów, ale zawsze się mówiło, że to po tej drugiej stronie Łodzi grają bardziej drużynami, czy graczami młodzieżowymi, no najwyraźniej tak teraz nie jest. Dobra, kończymy o Pro Junior System, przechodzimy do kolejnego newsła i mamy już 11 grudnia, czyli mamy Mamy piątek. No i właśnie to, co wspominałem. Wcześniej mówiliśmy o tym, że była informacja o przełożeniu spotkania od Reopole z Widzewem Łódź. No to teraz już mamy informacje konkretnie, czyli mecze z Koroną i odrą przełożone na rundę wiosenną. I tutaj mamy informację z Ekstranetu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Te spotkania odpowiednio z Koroną, jak i odrą miały się odbyć 7, jak i 13 grudnia. Natomiast ze względu na wykrycie kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem w Łodzi, te spotkania Zostały odwołane i jak zostały ułożone? Mecz z Koroną odbędzie się 20 lutego, z kolei spotkanie z Odromopole jest przełożone na 10 marca, także wiemy, że gramy już na pewno na wiosnę. Także my kończymy rozgrywki, mając rozegrane 15 spotkań, najmniej ze wszystkich drużyn grających aktualnie w pierwszej lidze. i Jeżeli chodzi o kwestię początku terminarza, to będziemy mieli tak, że najpierw zaczniemy oczywiście meczem z Koroną, mecz to będzie u siebie, potem mamy znowu u siebie Radom. Jak następnie wyjazd na LKS i wyjazd do Opola. Także dwa mecze u siebie, dwa wyjazdy nas czekają, jeśli chodzi o początek grania w roku 2021. Dobra, kończymy z tym newsem. przechodzimy do następnego. Już moment, bo coś się tutaj nie włączyło, już powinno być OK. I co nas czeka? Także także już mamy, aha, dobra trzech Widzewiaków, dostało zgodę na poszukiwanie sobie nowego klubu, tutaj pewnie ucieszą się niektórzy kibice Widzewa, szczególnie ci, którzy nie bardzo pałają miłością do pewnego zawodnika z Estonii mówię, mowa oczywiście o Henryku Ojamie, ponieważ to jest jeden z tej trójki drugi to Sebastian Rudol i to jest raczej decyzja, która się broni, no Sebastian Rudol nie powąchał murawy chyba w tym sezonie jeżeli tak, to nie wiem, tam może parę minut zagrał, mi się nawet nie kojarzy jakiś mecz, gdzie Sebastian Rudol chyba zagrał, nie wiem, czy w Głogodzie go nie było, nie, tam grał Tanżyna z, z Nowakiem. No to nie, no to nie było Rudola. To chyba Rudol w nigdzie nie zagrał. Być może tylko w tym spotkaniu z Unią z ale to też bym musiał sprawdzić. No, przyznaję, biję się w pierś, nie przygotowałem. Być może, być może tak było. No i Wojciech Pawłowski. I to, ta ostatnia informacja to według mnie jest naprawdę rzecz ciekawa. Bo ja się nie spodziewałem, mając bramkarza wypożyczonego i mając bramkarza, który, dzięki któremu no, mieliśmy w sumie no, awans chyba w tym ubiegłym sezonie, bo to co on wyprawiał na jesieni wraz z Marcinem Robakiem z przodu, czyli Pawłowski z tyłu Robak z przodu, no to myślę, że dzięki tym punktom nam się udało jednak ten awans dowieść. A tutaj, proszę, Wojciech Pawłowski, mimo wszystko, jednak z klubu ma odejść. Także trener Dobi widzi w kogo innego zupełnie w bramce. Pytanie, czy będziemy na wiosnę ogrywać dalej miło Mleczka, który jest wypożyczony? i nie jest z naszego klubu. Czy też mimo wszystko będziemy szukać już teraz na zimą zupełnie nowego piłkarza do do bramki, a być może jest opcja numer 3, będzie bronił Mleczko, a pod jego okiem będzie go podgryzał w tej sytuacji. Yy, yy, yy. Konrad Reszka, wypadło mi nazwisko Bramka Jarzeż. Także być może jeszcze Konrad Reszka tutaj będzie już etatowym zawodnikiem rezerwowym. No pewnie to też ma swoje podejście w finansach. Wiemy, że w Widzewie w tym momencie finansowo się on nie przelewa, więc trzeba będzie mocno ciąć koszty i pewnie kontrakt Pawłowskiego Jamy, jak i Rudola do tanich nie należy, a zawodnicy za wiele do kadry nie wnoszą, więc pewnie się tutaj z nimi rozstaniemy. Także ta trójka może sobie szukać klubu. No pytanie czy znajdą. Znaczy inaczej. Na pewno ktoś może po nich z głosić pytanie, czy udźwigną kwestie kontraktowe, bo pytanie też jak będzie wyglądała ambicja samych zawodników, czy już jeśli ja wiedzą, że nie chcą, są niechciani w, w klubie, to czy będą mimo wszystko dalej w tym klubie siedzieć i pobierać wysokie apanarze, czy też mimo wszystko zejdą za panarze, ale po to, żeby grać i, i, i cały czas czuć tą piłkę i tą, tą swoją złość sportową przelewać już na punkty w innym zupełnie klubie. Dobra, no to co? Mamy po tych trzech widzewiakach o nich. Tak sobie patrzę na komentarze, czy może coś do tego tutaj chcieliście skomentować. Dawid, aha, umknął to, że gramy w lutym. Tak, tak, Dawidzie gramy w lutym. I Michał, z Wojtkiem sytuacja sugeruje, że mamy już za nadrzut dwóch kandydatów na zastępstwo i nie myślę tu o Mleczce czy Reszce. Wiesz co? Nie wiem. Ja Ci powiem, że ostatnio się zupełnie nie dowiadywałem tego, tego tematu. Mam w planach rozmowę z trenerem jabłońskim. Może coś się uda od niego wydobyć. Nie wiem, jeżeli takowa dojdzie do skutku, to oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem Was na ten temat po, po, poinformujemy, natomiast gdzieś to tam nam śmiga w głowie, świta w głowie, że, że można byłoby taką rozmowę chyba przeprowadzić. Dobra. Co mamy dalej? Kolejny news, to jest kolejny news, tym razem z 12, czyli już jesteśmy już w sobocie, zostało 13 minut, także trzeba szybciutko do tego dochodzić. 12. 12, 12 grudnia. widzę, Widzewiacy rozpoczynają przerwę zimową. Tak, no nie gramy ligi, bo nie ma spotkania za Dromopole, więc spokojnie możemy się rozjechać na urlopy. Piłkarze dostali wolne, tym bardziej, że wiemy, że no trenujemy w, ok, w okrojonym składzie. Tam bodajże było piłkarzy, nie wiem, gdzie. 9... 10, może 11 tak naprawdę, których dałoby się zebrać na treningi zarządzona przerwa. Rozjeżdżamy się na, na, na urlopy. Widzimy się ponownie już w nowym roku. No wiadomo, że święta i urlopy nie będą wesołe dla powózskiego jamy rudola, no bo oni wiedzą, że odchodzą. Pytanie, czy ktokolwiek jeszcze z widzewiaków będzie że tak powiem brzydko, no, odpalony o w cudzysłowiu, no, i, i, i czy ktokolwiek się jeszcze pojaże, no trzeba śledzić doniesienia z łódzkiego klubu i, i, i zobaczymy. E, dobra. E, poznaliśmy również plan przygotowań do rundy wiosennej i to jest kolejny news sobotni. Jak tutaj można wspomnieć, widzewiacy mają ponownie na treningu spotkać się 7 stycznia. Wtedy jest przygotowany start przygotowań. Miejmy nadzieję, że każdy już przebędzie tego nieszczęsnego koronawirusa i nie zrobi on spustoszenia w organizmach. Że święta będą oczywiście udane i przyjemne i, i, i spotkamy się ponownie 7 stycznia właśnie na pierwszym treningu. Widzewiacy mają zaplanowane na już 4 sparingi. Trzy z nich będą z drużynami z trzeciej ligi wszystkie te widze rozegrał siebie, no i jedno spotkanie będzie z pierwszoligowcem. Najpierw chronologicznie 16 stycznia widzę w podejmie Elanę Toruń, czyli drużynę, z którą mierzył się jeszcze w ubiegłym sezonie. No my często graliśmy spotkania towarzyskie. No jak była liga, no to wiadomo, że było ich mniej, ale jakoś tam lubimy się z tą Elaną i, 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 i gramy. Pogoń grozi Mazowiecki, czyli po raz drugi. No raz i żeśmy chyba teraz rozgromili 9-0 przed przygotowaniach. Pytanie, czy da rady to powtórzyć. 23 stycznia następnie przyjedzie Polonia-Warszawa. No, kiedyś by to można było powiedzieć dwie drużyny z Ekstraklasy, natomiast teraz są to dwie drużyny, które gdzieś tam się próbują odradzać. No widzę, że z pierwszej lidzy Polonia na razie w trzeciej, natomiast no, w Polonii jest nowy właściciel I kto wie, może tam też niedługo zacznie ta drużyna iść do góry i, 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 i powolutku będzie podgryzać tą drużynę, chociażby warszawskiej Legii, być może w przyszłości. 30 stycznia. To jest na razie ostatni zaparowany sparing, zagłębia Sosnowiec, czyli widzę, że przyjedzie do Sosnowca na mecz. Pytanie, czy spotkanie będzie właśnie w Sosnowcu, czy też być może, nie wiem, spotkają się tam na jakimś innym neutralnym terenie. Póki co informacja jest o Sosnowcu, zobaczymy jak, jak to się zakończy. No i teraz tak, jako, że rozpoczęcie rundy wiosennej jest przygotowane na 20 lutego, więc Tutaj oczywiście zostanie dobra jeszcze trzy tygodnie do pierwszego spotkania. No widzę, pewnie będzie musiał się udać na zgrupowanie. Doszła już informacja o tym, że być może będzie to Turcja. Wspominało o tym nasze, nasze radio w osobie Maćka Wojciechowskiego. Ja na początku jak to usłyszałem, to się za głowę złapałem, że znowu robimy Bizancję w tym klubie i, i zamiast gdzieś tam po taniości próbować coś łapać, jeżeli są takie problemy finansowe w klubie, to, to, to my lecimy do Turcji. No ale Maciek mi wyprowadził z błędu, powiedział mi w rozmowie prywatnej o tym, że Turcja to w tym momencie jest tak tania jak Polska, a mimo wszystko jednak boiska, nawierzchnie i w ogóle klimat jest dużo lepszy do trenowania, więc Okej, okay, ja to kupuję, według mnie jest to dobre i, i lećmy do tej Turcji, przygotujmy się dobrze, oby tylko nie padało i, 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 będzie, i będzie na pewno bardzo dobrze. No oczywiście 20 lutego o 19.10 przynajmniej na ten moment startujemy z rundą wiosenną. Naszym przeciwnikiem Korona Kielce, czyli drużna z którą mieliśmy się mierzyć. 7 grudnia. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o przygotowania. Szybka informacja na temat rezerw Widzewa, bo to, że nie gra pierwsza drużyna, to e, jeśli nie, nie gra pierwsza drużyna, to znaczy, że nie gra dwójka. Ona cały czas te swoje sparingi rozgrywa. Także podopieczni trenera Grzeszczakowskiego grali. Tym razem rozgrywali spotkanie z Utrzenką Drzewce. Spotkanie odbyło się w sobotę i Widzewiacy rozgromnili Utrzenkę 6 do 0. E, tutaj mieliśmy tak, bramki najpierw zawodnika testowanego, potem dwie bramki Malca, Kolejny testowany strzelił bramkę i potem był jeszcze Wieszczycki oraz Brochocki. No to Wieszczycki, niesamowite nazwisko, zupełnie nie pasujące do, do widzewa. Bardziej się oczywiście kojarzy z tą drugą stroną łodzi, no ale możemy, będziemy mieli też swojego Wieszcza, który kiedyś w przyszłości będzie wychowankiem i będzie reprezentował nasze, nasze barwy i to, i, i, i to z powodzeniem. Tak jak powiedziałem, widzew wygrał 6 do 0. A tutaj informacja oczywiście od Kamila, bo to jest człowiek, który po prostu chyba mieszka tak naprawdę na łodziance i w ogóle o drugiej drużynie. Pewnie mógłby opowiadać się godzinami, był testowany. Byli testowani prawoskrzydłowy, defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik oraz napastnik. Gdzie trójka z nich to byli Polacy, natomiast jeden z zawodników, uwaga, był z Brazylii. To chodziło o tego ofensywnego pomocnika. No wiadomo, że tutaj wszelkiego rodzaju nazwiska nie zostały podane. Natomiast natomiast jest taka sytuacja, że taki zawodnik był testowany. Także gratulacje dla rezerwidzewa. Pokonali Jutrzenka 6 do 0. Teraz oni też udają się na urlopy. I spotykamy się w nowym roku. Miało być również jeszcze spotkanie juniorów starszych, czyli tej kategorii Under 19. No, oni jednak nie mogli zagrać swojego spotkania z, z TS Janiszewice. Spotkanie zostało odwołane. Drużyna występująca w sieradzkiej okręgówce zgłosiła, że do łodzi nie są w stanie skompletować drużyny, ponieważ mają problemy zdrowotne. No i do łodzi nie przyjadą. Także dla reprezentantów tutaj na starszego rocznika Akademii, to był już ostatni pracujący. Weekend w tym roku. Przygotowania do wiosny zaczynają 11 stycznia, czyli 4 dni po pierwszej drużynie. Dobra, cztery ostatnie informacje. Najpierw, tak pokrócie, pokrótce, już informacje dzisiejsze, czyli właśnie niedzielne. Pierwsza rzecz: widzę w Łódź Esports zgłoszony do Epu Polski. Także wreszcie nie jest to jakiś Red Wolves. Wreszcie, tylko widzę w Łódź Esports. Jak fajnie tutaj, nawet taka na końcu te trzy ostatnie litery: RTS. Widzę w Łódź Esports. Także, no, jeśli kogoś interesują te rozgrywki Esportowe, to oczywiście zapraszam do, do śledzenia. Ale fajnie, że wreszcie to ma nazwę Widzę Wódź a nie jakieś czerwone wilki czy cokolwiek innego. Wreszcie będzie można o tym oficjalnie zacząć mówić. Także Esports będą grali w Epucharze Polskim. Ja się na tym zupełnie nie znam i nie będę udawał, że, że wiem o czym mówię, ale fajnie nie by było. Jeżeli są jacyś młodzi słuchacze, którzy się tym interesują, to oczywiście zapraszamy do wszelkiego rodzaju kontaktu. Pomocy nam to będziemy mogli może mogli więcej coś na ten temat powiedzieć. Dobra, przechodzimy do następnej informacji, no te informacje będą dwie, niestety złe, bo pierwsza. Porażka Widzewianek. Grały dzisiaj z tęczą Leszno. Spotkanie było komentowane na falach naszego radia przez Adama Cadowiaka. Widzewiacy przegrali z tęczą, Widzewiacy, Widzewianki, przepraszam, przegrały z tęczą Leszno 75 do 64 ale po dogrywce, po czterech kwartach mieliśmy tutaj wynik 60-60, natomiast już w ostatniej w tej dogrywce, prawda, w, w tych ostatnich minutach, no to drużyna z no, zgniotła nasze dziewczyny i niestety mamy porażkę. Najwięcej punktów dla Widzewanna, Kudelska 20, Natalia Gzinka 12, Jagoda do 11, a Wiktoria Stępień punktów 10. No i o, nie, o nich można wspomnieć, bo tutaj dwucyfrowe wyniki nastąpiły. Życzymy oczywiście Widzewiankom yy, grany w następnym spotkaniu, bo kolejną okazję będą miały już w najbliższą sobotę i zapraszamy również na falę naszego radia. Przyjeżdża drużyna Maximusa Goki z Kąty Wrocławskie, także Widzewianki powinny tutaj być zdecydowanymi faworytkami i liczymy na, na zwycięstwo i koszykówki. Dobra, przechodzimy do kolejnego newsa. Mamy tutaj oczywiście futsal, bo widzę, nie tylko stoi amp futbolem, nie tylko stoi koszykówką, nie tylko stoi futbolem seniorskim, czy też młodzieżowym, ale gramy również futsal. No i dzisiaj był klasyk graliśmy z Legią Warszawa. No niestety, jak to z Legią ostatnio od 20 lat nam nie idzie i dzisiaj też porażka. Niestety, no szkoda, bo do przerwy było 2-2, ostatecznie musieliśmy uznać wyższość Legii. Przegrali nasi piłkarze 4 do 3. Pewnie w sekcji widzewskiej Łada Masadowiaka więcej na ten temat będzie można wspomnieć. Ja tylko podam strzelców Bramek. Dalegi, Milewski, Smoczyński, Świniarski oraz Gliński. Dla widzewa, Mąkosza, Błaszczyk oraz Bondarenko. Oczywiście jest to brat Mateusza Bondarenki, który był testowany do pierwszej drużyny widzewa. Aktualnie gra w GKS-ie. bia, także porażka w futsalu. No szkoda, że ten klasyk dla, dla Legi, bo po cichu liczyłem. Jak się dowiedziałem, że może, chociaż tutaj się uda ten ruku ratować i. Pokonać drużynę, drużynę Legi. No, wiadomo, że Legia była faworytem, ale, ale się nie udało. Szkoda, no szkoda, smutny, smutna ta niedziela, smutny ten 13 dla, dla widzewiaków, no ale tak jest. No i ostatni news. Zostały nam ostatnie 4 minuty, ale zanim do niego dojdę, to ja sobie szybko jeszcze tylko czat sprawdzę, jak to tam wygląda, czy coś żeście nowego powypisywali. Widzę, że no kolejne polubienia fantastycznie, że są łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcjach również. Przypominam cały czas. Patrzę tutaj. O to, 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 to. to. and Rozmowa Michała z Dawidem cały czas. Aha, Tomek, RDG, ja dzisiaj oglądałem futsal z legiem, nawet spoko się to oglądało. Jak na Beniaminka dużo nie brakło. No to bardzo fajnie. Ja się niestety na futsalu nie znam. Nie będę udawał, że, że, że wiem, o czym, wiem o czym mówię. Tutaj Maciek Wojciechowski mi mówi, że to jest fajna zabawa, jeśli chodzi o futsal. Ja nie rozumiem jeszcze póki co zasad. Nigdy w to nie grałem. Nie wiem jak to wygląda, ale, ale może kiedyś się do tego przełamie, obejrzę i zobaczę. Aha, mamy niesamowitego bramkarza w futsalu. Niestety doznał kontuzji w tym meczu. Uuu, no to pewnie Adam coś więcej powie w sekcji wizewskiej, także już zapraszam na na tą audycję, i tutaj jeszcze informacja, że podoba mi się klimat, że jest wokół widzewa, jak na przykład koszykówka, i, i, i tak dalej. No, to bardzo dobrze, że tak jest. Fajnie, że mamy wielosekcyjny klub w tym momencie, i fajnie by było, jakby można było. Jakby można było no, z tego korzystać, że widzę, to, to nie tylko piłka, ale również inne, inne sekcje, m.in. chociażby boks, o którym też niedawno wspominaliśmy na falach naszego radia, bo mamy chyba wicemistrza Polski, z tego co wiem. No dobra, ale ostatnie trzy minuty poświęcę newsowi z godziny 19.10. Widzew zaprezentował jubileuszową koszulkę. Ja wiem, że byłem jednym z pierwszych naczelnych hejterów. Czemu tej koszulki nie ma na 110-lecie? Dlaczego ona tak późno? Rozumiem COVID, rozumiem późną mowę z kapą. Rozumiem wszystko, ale naprawdę to te opóźnienia naprawdę do mnie nie trafiały, a w końcu ta koszulka się pojawiła. I jutro, już w samo południe, rozpocznie się sprzedaż tych koszulek. Widzę, Łódź, właśnie przygotowanych we współpracy z firmą Kappa. Natomiast tak. To ma być prezent dla na święta, bo tak jest to reklamowane, yy, więc yy, no, jeżeli prezent na święta, to wydawało mi się, że będzie naprawdę tego duża ilość, a my chyba robimy tutaj ilość dla kolekcjonerów. 300 sztuk. Tylko i wyłącznie 300 sztuk, także kto pierwszy ten lepszy, spodziewamy się DDoS-a jakiegoś na oficjalną stronę widzewa, bo ludzie myślę, że no, mogą się na to niestety rzucić. Zamiast dać 1900 koszulek i jakąś fajną cenę, to daliśmy 300, mniejsze koszty produkcji, więc trzeba było cenę wywindować do góry i uwaga, 350 zł. 350 zł za 300 koszulek, które jest dostępne, no nie rozumiem tego, to już najlepiej by było 1910 koszulek i dać tutaj, nie wiem, 200 zł za koszulkę, nie dość, że więcej by się tego sprzedało, kibic byłby bardziej za, nie, zadowolony, to tak, no będzie to, nie wiem... Kolekcjonerskie, tak na dobrą sprawę, biały kruk i, i tak dalej. I, I spodziewam się, że niektórzy, że tak powiem, brzydko Janusze biznesu się tutaj za chwileczkę uruchomią, kupią tych koszulek po 10 będą sprzedawać po 500-600 zł, bo widzę, będą chcieli to kupić. A że kibic widzę, wam patrzy mocno sercem, rzadko kiedy <śmum> rozumiem, bo bo tacy jesteśmy, bo, bo kochamy ten klub, to, to niestety będziemy, będziemy takie pieniądze potem płacić na różnego rodzaju Allegrach, Oelixach czy, czy gdziekolwiek indziej. Dobra, co o samej koszulce mogę jeszcze powiedzieć? Komentarz widzę w kom. Z przodu pięknego czerwonego trykotu uzupełnionego białymi wstawkami znajduje się herbs w specjalnej przygotowanej z okazji 110-lecia stylizacji, a także charakterystyczne logo o, o producenta. Z tyłu pod kołnierzykiem wyhaftowany został złoty napis Widzę w Łódź. Yy, I teraz tak... Yy, aha, to już wspomniałem o tym, że koszulki będzie można kupić za pośrednictwem oficjalnego sklepu klubowego, zarówno w wersji internetowej, jak i stacjonarnej. Sprzedaż startuje w poniedziałek o godzinie 12, a każdy egzemplarz jest sygnowany indywidualnym numerem jeszcze egzemplarza. O, także numerowane jeszcze dodatkowo te koszulki. No, to naprawdę rarytas. Yy, kosztował będzie 349 zł. Więcej na temat jubileuszowych trykotów tutaj posiłkuje się oczywiście stroną wtm -u. Można znaleźć na oficjalnej stronie widzewa. No dobra, mamy godzinę 21. Dobiegliśmy do końca. Bardzo się cieszę z tego, z tego powodu, że jesteście ze mną. Widzę, że mamy e, troszeczkę osób na czacie. Czekacie pewnie na rozmowy tylko swobodne. Pierwsze podsumowanie tygodnia za nami. Ja zapraszam już na następne. Sprawdzajcie naszą ramówkę. Za chwileczkę pewnie Maciek Wojciechowski dzisiaj ją wrzuci jako nasz naczelny na, na, na stronę. Ja zobaczę, kiedy też nagranie to mam. Także następna niedziela jest ponownie nasza. Miejmy nadzieję, że będzie bardzo duża liczba newsów do skomentowania, do przypomnienia i do zapowiedzenia wam. Ja już za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Miło było z Wami spędzić tą godzinę. Szykujcie się na rozmowy totalnie swobodne z Łukaszem Sosenkiewiczem. Łukasz Burliga. Dzięki wielkie, trzymajcie się, oraz cześć. Radio Widzę w rytmie serca Łodzi.